strasząc go utratą pracy. Straszył Team Canada, straszył Monty Browna, ekipa Jamesa. To jest dosyć typowe dla profesjonalnego zapasu. Tak, Raven po raz pierwszy bronił tytułu wagi ciężkiej. Przeciwnikiem jego był Abyss. Był to szczególnie brutalny tak zwany dog collar match, w którym obaj połączeni byli stalowym łańcuchem oraz można było używać, jak widać, przedmiotów przeciwko oponentowi. Raven obronił tytuł. Po meczu pojawił się Jeff Jarrett, który chce odzyskać swój tytuł. Pomógł mu Rhino, który zadebiutował w TNA, atakując Ravena. I wygląda na to, że Jeff Jarrett odzyska swój tytuł. Universal Studios Orlando, Florida na gali TNA Impact. Witają Państwa ze studia Eurosportu Andrzej Supron i Paweł Borkowski. W programie obejrzymy eliminację do ćwierćfinału w turnieju Super X Cup, który ma odbyć się na kolejnym TNA Pay-Per-View o nazwie Sacrifice. Bierze w nim udział 8 wrestlerów Dywizji X. Sanjay Dutt, Samoa Joe, Alex Shelley, Shocker, Matt Bentley, AJ Styles, Petey William i Chris Sabin. Mecze odbywają się jeden na jednego. Wygrany kwalifikowany jest do kolejnego meczu. Dzisiaj obejrzymy wszystkie mecze kwalifikujące do ćwierćfinałów. Rozpoczynamy od pojedynku Samoa Joe kontra Sanjay Dutt. Jak widzimy, professional wrestling szuka nowych rozwiązań. Nowych rozwiązań o tak zwanej X-Cup, czyli ten piękny puchar, który był pokazany. A widzimy również i nowe twarze. Przed chwilą mieliśmy okazję oglądać skrót poprzednich wydarzeń nieprawdopodobnych w ringu walk za pomocą łańcuchów różnego rodzaju. A tu wracamy na ring, widzimy Chris w roli komentatora. Christopher Daniels, tak, w roli komentatora, Samoa Joe na ringu. Będzie to mecz, w którym spotka się z Sanjay Duttem. Spora, można powiedzieć, olbrzymia przewaga wagi na korzyść Samoa Joe. Ponad 50 kg. Chociaż co do tego, to już mieliśmy kilka razy przykłady. Nie zawsze jest to element decydujący. Wiemy, że zdecydowanie... Samoa Joe, ja bym powiedział szczerze, że Samoa Joe jednak tutaj jest pretendentem do zwycięstwa. No jest to nowa twarz, promują nowego zawodnika o bardzo dobrych warunkach fizycznych, który charakteryzuje się bardzo brutalną walką, ale widzimy w tej chwili cały czas kwestia kopnięć. Atak na nogi, tak, głównie atak na nogi. Mniejszy przeciwnik będzie atakował, koncentruje się głównie na kolanach Samoa Joe. No jest to jedyna szansa, żeby mógł go w jakiś sposób powalić, powalił go. Sanjay będzie wykorzystywał swoją przede wszystkim szybkość, ale myślę, że to jest droga do zwycięstwa. Tak, w tej chwili ma przewagę, widać, że ma przewagę. Zapraszam po przerwie. Eurosport on New Year's Eve is something special. The stars of American wrestling grapple with the new high-risk brand they call TNA Impact. The wild adventure of the Dakar, pursuing the dream in rallying's toughest event of all. And the most extraordinary images of 2005, amusing, odd, unbelievable. That's wrestling with TNA Impact, the Dakar Rally, and the pictures of the year in What's New Year's Eve on Eurosport. Witamy po przerwie, a cóż, teraz za wspaniałej akcji, tak? Tak, slingshot, taki... Super akcja, jak kto by się spodziewał, że Samoa Joe taki olbrzym, jakby to powiedział, takiej skoczności. To jest Samoa Joe, to jest właśnie Samoa Joe, bardzo brutalny, można powiedzieć, że szybki i stanowczy zawodnik, znany z federacji niezależnych, dopiero teraz można powiedzieć, że stawia poważne kroki w karierze jako profesjonalny wrestler, bo trafił do TNA, także WWE się o niego, można powiedzieć, kłóciło, no ale wybrał jednak TNA ze względu na ścieżkę kariery swoją, że woli zacząć od federacji może troszeczkę mniejszej, ale, że tak powiem, kariera jego osoba będzie bardziej no, w świetle reflektorów. Tu można powiedzieć, że z taką, ja wiem, z taką nonszalancją próbuje rozbić Sonaya, no to już było właściwie nokautujące, z jakim opóźnieniem Sonaj padł na matę, a ten go sobie układa nóżką. Sędzia będzie liczył, tak, liczy. Akcja przy linach. Ach, butem po twarzy. Bardzo brutalne chwyty.
Widać do czego jest kiedyś zdolny. Kiedyś X-Pac miał taką właśnie technikę, wskakiwał na swojego przeciwnika tak zwany, okrakiem, a ten go nogą jedną. Bezpośrednio nie wahał się, wskoczył od razu butem. Ale to się publiczności bardzo podoba. I teraz tak, próba podniesienia chyba po to, żeby go po raz kolejny gdzieś jeszcze, jakby było za mało. A tak na plecy, odbicie od linii. Wow. Tak, ale kolano niesamowite, to było piękne. Fantastycznie, rzut i to znowu takim ciężarem ciała i nie. Jeszcze trochę życia jest w przeciwniku. Tradycyjnie już nas przyzwyczaili do tego, że trzy razy się nie odbywa na początku. Ale to trzeba wiedzieć, że zawodnicy mają tak jak przy bokserskim nokaucie, oni czekają, żeby odpocząć tak samo. I tu jest, no teraz pięknie, tak, próba, próba gumy. Abdominal stretch tak zwany, tak. No ale tu może go połamać. Dosyć bolesne, nawet sędzia może nie zauważyć, że się poddaje. Chociaż no mógłby, no, teoretycznie dolną, po lewej ręce, tak. Ma dolną rękę, która, no i proszę, jeszcze się stawia. Mało, że jest przypięty, to jeszcze stawia i proszę. I świetnie sobie poradził, wyszedł, rozpędził się. No, niestety. I padł na ścianę. A tą ścianą był oczywiście Samoa. Joe widać, że preferuje tu taki styl bardzo nonszalancki. Teraz jakby go prawie sam puścił. Też jakby mu nie zależało specjalnie, żeby go już położyć. On go chce jeszcze troszeczkę pomaltretować. Ale wiemy, że często się tak kończyło. Będzie ta nonszalancja. Ładnie wynesienie. Bardzo ładny vertical suplex. Ślicznie wykonany, naprawdę perfekcyjny. No, utrzymuje trochę pod publiczkę, żeby jeszcze utrzymać w napięciu. I teraz czy do przodu, czy tak. Wow, i to jeszcze spadł całym swoim ciężarem ciała, ale proszę zwrócić uwagę na jego minę, on z takim spokojem. No, teraz widać, jak się patrzy na jego oczy, tak jakby go coś prowadziło. Teraz widać, że tak, spojrzał się na sędziego, coś mu się nie podobało, nawet tam pod nosem sobie coś powiedział. No ale przechodzi w dalszym ciągu do maltretowania Sonaya. No duszyć nie wolno, to wiadomo. Uderzenie może być wykonane, ale pod warunkiem, że nie będzie to za zamkniętą pięścią i tak to się odbywa, ale daj Boże zdrowie, taką rączką dostać. W okolicy, no i a to już główeczka, to już sędzia mówi, tego nie robimy, proszę pana. Ej. No i proszę, chwila nieuwagi. Broni się w tej chwili. No ale od razu został ukarany. Proszę. No chcą za i raz. Kopnięcie. Wow. Klatkę. Oj. Aż trzy takie kopnięcia. Rzuca z Sanjayem w tym narożniku. Sędzia oczywiście zwraca uwagę, ale my wiemy, jaki stosunek jest tych zawodowych zapaśników do sędziów. Traktujemy jako zło konieczne. No i ładne wyniesienie po raz kolejny. Backdrop suplex. Ładny taki, ale tylny suplex. Zwróć Andrzej uwagę, ile czasu już Sanjay Dutt się broni. On się broni, to nie sama Joe pozwala mu walczyć dalej, albo żeby go krzyżować dalej. On sam się broni. No ale teraz położył się na nim, prawie go nie trzymał. Oj, żeby ta nonszalancja się źle dla niego nie skończyła. Może być i tak. Chociaż widać, że no na razie maltretuje strasznie. Sanjay Dutt zrezygnowany, patrzy się w matę. Może po prostu chce przeżyć. Raz go, ale proszę, szedł mu z linii. Sanjay wykorzystał tak, siłę. Tak? Super missile dropkick. Ale proszę. Pięknie. Z pełnego wyskoku jeszcze. Hurricane Rana, piękna. Tak. Super akcja. Piękna akcja. Tak się i co teraz? Jeszcze spróbuję. Jeszcze łapię. Tak, baseball slide. Dokładnie, to baseball to właśnie faktycznie taki wślizg bokserski i po raz kolejny. Teraz wyskoczył górą. Piękny slingshot trafiony. Akcja. Ale sam jest bardzo zmęczony, widzimy. Co prawda nie wiadomo skąd wykrzesał jakieś dodatkowe siły i jeszcze wyskoczył, kopnął, uderzył. Może w poddawaniu się tym ciosom była jakaś metoda, odpoczywał w tym czasie. Ale powinien wykorzystać teraz, że Samoa jest zmęczony i to strasznie, nawet zamroczony można by powiedzieć. Zebrał trochę siły, żeby go wrzucić na nie. Nie wie co się stało. Ponownie szykuje się do akcji. No jeszcze nie widzi o co chodzi.
Crossbody. Wow. No i teraz jeden, dwa. Nie. Aj, nie. To by była nieprawdopodobna niespodzianka. Samoa, który co prawda jest nową twarzą, ale jest faworytem w tym pojedynku. Nie ma co się oszukiwać. Zgadza się, nie może przegrać, że tak powiem, ponieważ dopiero zaczyna karierę. Niestety, nie w tym momencie. Jednak stawka jest wysoka. Myślę, walka, żeby przypominamy, trochę... że gra toczy się o puchar Super X. Myślę, że zamieszałby trochę organizatorom w planach ich, bo chcieliby zapromować. Ale mimo wszystko... Wow! Ale piękny power slam! Ale szybka, raz, dwa, nie! Mam wrażenie, że sędzia trochę się przeciąga, teraz dźwignia typowa taka, ale sędzia patrzy, czy poddaje się, nie, na razie sądzia i na razie nie, się, przerywa. Ale dotknął nogą, nie, dotknął nogą, czyli sędzia jest zobowiązany przerwać tę akcję, uratował się w ten sposób Sonjay i zobaczymy co dalej, ale... No, wyrównała się teraz szalka. Troszeczkę faktycznie podgonił. Myślę, że teraz już nie będzie samo, ale lekceważył go, będzie starał się jednak wygrać, ale to wejście tego rzutu było no, wspaniałym. Też wspaniałe. Te slapy w twarz takie trochę upokarzające, styl taki... No to jest takie typowe właśnie. Pokazuje mu, że no. Gdzie jego miejsce. No, ale Sanjay się dalej broni. Ale nie robi to większego wrażenia na Samoa. Ugryzł go. Zrobiło na nim wrażenie. Znowu będzie hańkana. Nie. Nie. Nie skontrował. Udało się. Tu i właśnie. Powerbomb. I tu. Ponownie przypięcie. Dwa. Przejście. Tu jednak ta masa ciała. Clutch. Coquina Clutch. To jest finisher. Jeszcze nie. Jeszcze się nie poddał. Nie poddał się, ale... Jeszcze nie. Sędzia mu pokazuje, że jeżeli końca. Nie da rady, to musisz klepnąć. Samadżał jest mistrzem w wykonywaniu tego chwytu. Spójrz. Ach, tuszenie z założeniem klucza. Co będzie? Będzie koniec. Tak, koniec. W tym momencie. Samadżał przechodzi do ćwierćfinałów. Także nie zawiódł publiczności Samoa, który no, jest nową twarzą, ale jest faworytem na nowego mistrza. Jaka będzie jego dalsza droga? O tym się przekonamy. Na razie wygrał pierwszy pojedynek, a to go kwalifikuje do kolejnej walki o X-Puchar. Dalsze pojedynki po przerwie. Ale jeszcze wcześniej Shane Douglas mówi, że Samadżał miał dosyć imponujący debiut w TNA. Jego akcje są bardzo silne i zdecydowane. Kogo postrzega jakiego swojego przeciwnika? Samadżał się rozgadał. No, też można i tak. Udzielił mu naprawdę pełnej odpowiedzi. Ale to jest właśnie taka maska tego zawodnika. I wydaje mi się, że ten styl będzie podobał się publiczności. Widzimy publiczność w Universal Studios. Świetna zabawa na żywo. I harmonogram, plan dalszych walk. Shelly, Alex Shelly kontra Shocker. Przechodzimy do drugiej połówki. Była pierwsza walka z pierwszej połówki. Teraz będzie pierwszy pojedynek z drugiej połówki. Tak. Tutaj zobaczymy trzeci mecz. Mecz pomiędzy Mattem Bentleyem. No tutaj widzimy Michaela Shane'a, jednak on musiał zmienić nazwisko na swoje rodowe ze względów, można powiedzieć, prawnych. Kolidowało w świecie wrestlingu trochę. Co nie zmienia faktu, że jesteś cały czas ten sam zawodnik. Ta sama diva. Także od tej pory Matt Bentley. Przeciwnikiem jego będzie AJ Styles, także szykuje się nam ciekawy mecz. No jednak należy pamiętać, że w narożniku jest Tracy, która może troszkę wnieść do tego meczu, żeby nie powiedzieć przechylić szalkę na stronę swojego ulubieńca. Dużo czasu Matt Bentley dostaje na promocję siebie. Demonstrować swoją sylwetkę, no i nieodłączna partnerka Tracy. AJ Styles. Tego człowieka, tego wrestlera już dobrze znamy. Perfekcjonista w tym, co robi. Silny, szybki, predyspozycje ma niezłe. AJ Styles. Człowiek, którego, że tak powiem, widzę w finałach, jednak nie ma co pomniejszać roli
Matta Bentleya. Zobaczymy, co pokaże w tym meczu. Dla przypomnienia, jeżeli chodzi o gabaryty zapaśników, AJ Styles 178 cm wzrostu, 91 kg wagi. Matt Bentley troszeczkę większy od niego, 183 cm i 99 kg wagi. O, czyli zawodnicy w sumie zbliżeni do siebie warunkami fizycznymi. Czyli tutaj będzie decydowało doświadczenie, technika, no i odporność psychiczna. Każdy z nich zabiega o względy publiczności, bo doping, jak wiemy, jest bardzo istotny w sportach walki. W przypadku z AJ Stylesa to raczej już taka tylko pozdrowienie publiczności, można powiedzieć, ponieważ jest bardzo lubiany za to, co pokazuje no tak, w ringu. Ale to jest właśnie jego taki styl, on prowokuje trochę publiczność. Może to jest też jakaś metoda. No metody, pamiętamy, że Michael Shane, czyli Bentley, zawsze pierwsze co robił przed walką, w czasie swojej walki, to ucieczka. Natomiast no zobaczymy, czy teraz Matt... No nie uciekł tym razem. Też nie bardzo mu się to podobało teraz. Kontra. Tak, trochę... Ładny unik. Na razie pokazuje. Ale już jest tam, gdzie spodziewałem się, że będzie. Czyli wrócił do swojego stylu walki, czyli słynne ucieczki, ale Tracy przytuli, pocieszy, będzie dobrze. Tracy teraz... przede wszystkim tłumaczy, że to jest taka, to właściwie powiedzmy sobie szczerze, to jest taktyka. On prowokuje przeciwnika, który właściwie nie wie, co zrobić, bo ten mu co chwilę ucieka z maty. Ale on ma świadomość tego, że może przebywać do wyliczeń, jak sędzia wyliczy do 10, ale wraca i proszę bardzo, i świetnie sobie radzi. I potężne uderzenia z prawej. I teraz no proszę, czyżby to miało się zakończyć knockoutem? Zobaczymy jak po przerwie. Jak będzie dalej, tak, zobaczymy po przerwie. Time Live Music proudly presents A Lifetime of Romance. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Hi everyone, I'm Bobby Vinton, and I've been singing love songs now for over 40 years. She wore blue velvet. I see trees of green, red roses too. You know, there are all kinds of romantic songs, some we fell in love to, and then there are those very special love songs that inspired us. Darling. The most timeless love songs of the 50s, the 60s, and the 70s are together in one fabulous collection, the Lifetime of Romance Collection. Forever. You'll hear all your favorite artists. 100 beautiful classics. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? Are you lonesome tonight? Every Lifetime of Romance album comes with complete liner notes featuring photos and stories about the artists and their hits. You could spend hours of time and hundreds of pounds trying to get all these hits. But now you can own the entire Lifetime of Romance collection on 6 CDs for just 4 easy monthly installments. Hold me, never let me go. But that's not all. Call with your credit card and get a free bonus album. They're playing our song. That's an incredible total of 7 CDs, 120 classic love songs. So order now with your credit card and get the Lifetime of Romance collection, plus your free 20-song bonus album. Call the number on your screen now. Witamy po przerwie. Bentley za ringiem, AJ Styles czeka, kiedy będzie mógł kontynuować pojedynek. Rozmawialiśmy o tym, czy to nie jest jakaś taktyka Matta, tego, że on ucieka z tego ringu, a potem wraca i proszę bardzo, i rozpoczyna potężne uderzenia. Tak. Teraz na AJ-a. Tak, ale kontruje. No, teraz idzie, no tak, poszła góra, teraz poszedł tak. Dół. Ładnie skontrowany Irish Whip. Ładny rzut przez biodro. Piękne połączenie dwóch akcji. Teraz pięknie, wszedł mu pod rękę, w dynamicznie próba dźwigni.
Tak, Armstrong w tej chwili. Sędzia oczywiście cały czas sprawdza, czy czasami Matt nie poddaje się, ale nie potrafił wstać, ale po raz kolejny idzie i wykręcił rękę. Tracy tam się denerwuje cały czas, próba... Tak, i supleks. Ładny supleks, bezpośrednio na plecy. 1, 2, 3. Nie. Nie, tylko 2. Do 2. Pospieszyłem się, żeby jakaś walka mogła się zakończyć bezpośrednio od razu. I teraz po raz kolejny rozpędził go. Wyniósł. Ach, jaki neckbreaker. Aż mnie w plecach zabolało, jak zobaczyłem ten chwyt. Ale odliczanie. To nie koniec. Trochę AJ niezadowolony, spojrzał na sędziego takim karczącym wzrokiem, ale proszę bardzo, chwila nieuwagi i Matt, ale już cios góry bezpośrednio z łokcia w kręgosłup. Ale właśnie, to o czym mówiłem, Tracy, wtrąca się. O-o, no, to nie jest po dżentelmeńsku. Blisko było, Oj. Ale chyba w ostatnich chwili... No nie widzieliśmy tutaj, co się stało, ale chyba przeskoczył. Nie uderzył, bo mało co by uderzył Tracy. Ale pięknie Bentley wykorzystał teraz... Mogło się dla niej źle skończyć. Atak ręką AJ'a. O górną linę. Tracy robi co może. No początek tego meczu głównie to jest... To jest ciekawa akcja. Wykręcanie rąk, można powiedzieć. Takie zagrywki techniczne. Żaden nie chce pojechać pełnym petrem, ale tutaj... Pięknie wchodzi włócznią w metalowy narożnik. Ale no ładnie można szedł z linii. Można nabawić się poważnej kontuzji po takiej akcji. Widać, że coś się stało, bo tak lekko tym tak, to trzyma nie, ten bark. To nie jest miękkie, to się nie ugnie. Teraz po raz kolejny próba wyłamania ręki. O, teraz i co? I uderzenie bezpośrednio w narożnik. Czy to już by miał być koniec tej walki? Zdecydowanie za wcześnie na to jeszcze. Irish Whip. No tutaj... I ładnie trafia. Z wyskoku. Raz, 1, 2. Nie, jeszcze nie. Publiczność trochę zawiedziona. Ale trzeba powiedzieć, że walka obfituje w bardzo ładne akcje technicznie. Nie ma tak dużo tej brutalności poza właśnie te dźwignie tutaj są jakby dominującym elementem technicznym. Po raz kolejny teraz Matt próbuje wykręcić rękę AJ-owi, tak. AJ próbuje tutaj wstać i to mu się udało. Trzeba pamiętać, że mecz jest o wysoką stawkę i w przypadku no, przegrania na starcie turnieju, no praktycznie nie jest się to, nie liczy. Tak jest, także no, o dużą stawkę grają obaj. Trzeba pamiętać, że AJ dużo bardzo walczył w Dywizji X, osiągał sukcesy, zdobywał pas, także no ja tutaj typuję na niego. Dwa. Nie. Ale wszystko się może zdarzyć. Tracy nie zgadza się z tą decyzją sędziego, twierdzi, że tam powinno być 3 razy, ale my wiemy, że sędzia nie jest zainteresowany. To tylko zawodnicy mają najwięcej zawsze do powiedzenia. I co tam Tracy robi? Tak, ale ty sędzia dobrze, już odlicza, kamera przerwie tą akcję. Pokazuje z tej strony. No i Tracy ma coś do dodania. No nie, no. Oj, kobitka tam. Dwa. No, gdyby wygrał w tej chwili, to można by powiedzieć, że przysłużyła się. Ale w dalszym ciągu jeszcze nie można wyłonić zwycięzcy. Walka jest bardzo wyrównana. To ładny raz AJ to ma. Teraz Mike zaczyna... I ja znowu atak na rękę. Bezpośrednio kolanem na dłoni. Dwa. Nie. Szybko wyzwala się. I teraz i ponownie próba, ręka. A teraz próba wyciągnięcia ręki na dźwignię, ale nie, trzyma AJ. On ma świadomość tego, że jeżeli by dał dźwignię, to wtedy byłaby dla niego to bardzo, bardzo trudna sytuacja. Widać, że Bentley cały czas stara pokazuje, się, że jest... Stara się zaatakować, osłabiać lewą rękę AJ Stylesa. Może to mu pomoże, może nie. Proszę zwrócić uwagę, sędzia pokazuje, że to było 2 razy i wykorzystuje, kiedy tylko leży, 1. Próbuje się wydostać. Ale AJ przede wszystkim słyszy, kiedy sędzia uderza w matę, cały czas pokazuje, że jeszcze tutaj jest świadom. Sędzia sprawdza, czy łopatki są na macie. Jeżeli są, wtedy jak odliciałby. Puka, tak, jak puka w matę. O, ładnie, ale to ładnie się, wyjście. 2, blisko było, bardzo blisko było. Tak się kończą mecze. No ale ponownie lewe ramię. No, konsekwentnie Matt teraz pracuje nad tym raz, lewym ramieniem. 2. Nie. Matt Berli cały czas teraz pracuje nad tym lewym ramieniem. Chce już do tego stopnia go osłabić, żeby później... Snapmare.
I po raz kolejny dźwignia. AJ zły jest sam, no, na widać, siebie, że widać, z taką właśnie, łatwością że oddaje, na to. Tak. No ale może to mu atak jest. To kontruje. Jakby zmobilizował go do ataku. No i teraz nie powinien ma trzymać tej ręki, bo przecież dostaje bezpośrednie ciosy. Ale proszę, oddał. I to z dwóch rąk. Wow, ale piękna akcja techniczna. Taki przewrót do tyłu bezpośrednim kopnięciem na twarz. No, widać, że ma to się oczu, to bardzo... nazywa w gimnastyce? No to jest taki fiflak do tyłu, ale to jest kopnięcie. Tutaj było kopnięcie i proszę bardzo, jak ma to oczu, ale ten cały czas czuje ból tego lewego ramienia. No Bentley wiedział, co robi. Widać teraz po stańcie, że sędzia jednak ma problemy z ramieniem. Liczy, sędzia liczy, proszę zwrócić uwagę, żaden zawodnik nie ma... Clothesline! Ponowny clothesline. I jeszcze raz. Cała seria, jeden po drugim, trzy i teraz... Próba rozpędzenia, teraz sam Styles fakt. W narożniku, unik. Ale jaka technika wejścia pod linę, trzeba było zwrócić uwagę. Ale piękny atak super łokciem z górnej liny. Super, ale niestety uderzył po raz kolejny tym lewym borącym barkiem. Piękny skok z lin, naprawdę to się mogło podobać. Teraz próba w narożniku, no i tak. Teraz się nie dał. Ma zasko, ale już się dał. Piękny klozlań z obrotu. Przyłożenie. Dwa. Ajajaj, chyba sędzia się troszeczkę tutaj zagapił. No jednak no Bentley nie pozwoliłby chyba na skończenie. To jest za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie na to. Tym bardziej, że AJ Styles Bentley jest tutaj kontuzjowany. Bentley może wiele pozwalać, jakby AJ go przyłożył, też by nie było teraz, proszę. No i teraz tak, czy szykował się do góry, czy szykował wyjdzie... się już do finishera, trzeba powiedzieć, ale ładnie Bentley skontrował. Dwa, blisko było, nie. No. Publiczność trochę protestuje, już też byli przekonani, że powinno być trzecie uderzenie, ale niestety nie ma jeszcze przyłożenia. No, bo już widać, że są strasznie zmęczeni. Jeszcze ma... Aj! AJ chciał wejść pod niego, ale teraz też mu się to nie udało. Dwa! Nie! Jeszcze nie. Protestuje Tracy, tak jest. I widzimy Tracy. Protestuje Tracy. Tracy zagadała... sędziego, czyżby coś się z tyłu miało wydarzyć, ale zaraz, widzimy, American Most Wanted. James Storms. Wow. Super kick prosto w twarz Bentleya. Właściwie knockout. Sędzia tego nie widział. Raz, dwa, trzy, no koniec. Nie. Że w ten sposób James Storms wygra, to nie spodziewałem się. To jest takie trochę okoliczności nieprawdopodobne. Tracy chciała pomóc, ale... nie wyszło, można powiedzieć, że nawet zaszkodziła. Kolejna gala TNA Impact już za chwilę. A oto sprawcy tej niecnej niespodzianki. Sam patrzy, AJ patrzy i nie wie, jak to zwyciężyć. No ale to wszystko, co będzie się jeszcze działo, to oczywiście spotkamy się po przerwie.